Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Bardzo trudny tekst, naprawdę trudny tekst. Każdy z nas musi do tego tekstu podejść indywidualnie, bo on jest o nas. Chociaż nie ma tam imion naszych, to jednak jest o nas. Posłuchajmy. Jezus powiedział: biada tobie Korozain, biada tobie Bethsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do Otchłani zejdziesz. Jezus wyrzuca mieszkańcom tych miast, w których najwięcej cudów się jego dokonało, że się nie nawrócili. Nie zmienili swojego postępowania, nie żałowali za swoje grzechy, otrzymali wiele. Można by było nawet powiedzieć, dorobili się na Jezusie. Tak, dorobili się na Jezusie. Zdrowia, finanse się poprawiły, relacje się poprawiły, ale ich serca się nie nawróciły. Nie żałowali za swoje postępowanie, grzeszne postępowanie. I teraz, czy ten tekst jest do nas, do mnie, do ciebie? Każdy z nas musi indywidualnie podejść do tego tekstu. Ja ciebie nie znam. Nie wiem, czy nawróciłeś się, czy się nie nawróciłeś, czy żałowałeś za swoje grzechy. Może ża żałowałeś, a może nie. Ale to dotyczy każdego z nas. Baruch, pierwsze czytanie z dnia, z księgi Barucha. Baruch mówi tak: Panu, Bogu, naszemu należna jest sprawiedliwość nam zaś rumienić wstydu na twarzy, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi na ziemi ludzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał. Każdy z nas musi to powiedzieć. Każdy z nas musi się ukorzyć przed Panem, i każdy z nas, nie tylko w środę popielcową, musi posypać swoją głowę popiołem. Musimy żałować, i to mocno żałować, żeby te grzechy odeszły od nas, żeby już więcej nie wróciły, żebyśmy nie ulegali tym grzechom. Dlatego ja zawsze proszę tych, którzy mają pragnienie rzucenia papierosów, zgnieć te papierosy. Nie wypal wszystkich i wtedy rzucasz tylko zgnieć te papierosy. Zniszcz to, czym grzeszyłeś. Zniszcz to z taką siłą, jaką grzeszyłeś, to z taką też musisz walczyć przeciwko grzechowi. Wożej popiele, aż Bóg zobaczy, że naprawdę z głębi serca żałujesz. Nie tylko wystami, ustami wyznawaj, że Jezus jest Panem, ale w sercu swoim musisz głęboko uwierzyć, tak jak uwierzyliśmy, że grzech jest dobry, chociaż jest wcale niedobry. I dalsza część tego tekstu jest taka: kto Was słucha, mnie słucha, kto Wami gardzi, mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I często Bóg posyła nas, proroków, bo każdy z nas może być prorokiem, do innych ludzi, ostrzegając innych: Nawróć się, nie grzesz, zmień swoje życie, przestań palić, przestań pić, przestań używać złych słów, przestań narzekać, przestań biadolić, przestań kłamać, przestań ściągać, przestań kraść, przestań grzeszyć. Przestań szybko jeździć, bo możesz zabić drugiego człowieka. No i zabił. 256 kilometrów jechał i zabił rodzinę trzy, trzyosobową, która zginęła w płomieniach. Nie słuchał, a może nikt mu nie mówił: Nie jeździ tak szybko, za szybko jeździsz. O właśnie, nie jeźdź szybko. Przestrzegaj znaków drogowych. Parkuj tam, gdzie trzeba, bo możesz narazić drugiego człowieka na śmierć, na kalectwo, na wypadek. Bądź odpowiedzialny za innych, nie tylko za siebie. Patrz na innych. No i my często tak nie słuchamy, nie? Jaś nie słuchał mamy, no i później stał się Janem i nadal nie słucha. I co się z nim stanie? Do otchłani zejdzie. Chociaż Bóg mu błogosławił w życiu. Był majętnym człowiekiem, dobrze mu się powodziło. To są wszystko dary od Boga. Nawet jeśli człowiek do nich doszedł, to bez Boga byś do tego nie doszedł. Co później będzie po śmierci? Biada ci? Czy błogosławiony jesteś? Czy może przeklęty jesteś? Bo się nie nawróciłeś, bo nie słuchałeś innych ludzi, bo słuchałeś tylko tych, którzy są od ciebie silniejsi, mądrzejsi, którzy mają nad tobą władzę. No bo wtedy, wtedy byś musiał zapłacić, nie? Jak nie będziesz słuchał hmm, policjanta, to cię policjant zakuje w kajdanki, wypisze ci mandat. Jak nie będziesz słuchał sędziego, to sędzia ci nałoży karę. Jak nie będziesz słuchał nauczyciela, to nauczyciel ci postawi jedynkę. Jak nie będzie słuchał pracodawcy, to pracodawca cię zwolni, jak nie będzie słuchał księdza, to ci nie odpuści grzechów itd. Tak często słuchamy tylko tych, którzy są nad nami, a Bóg posługuje się pokornymi ludźmi, małymi ludźmi, żeby byli naszymi wyrzutami sumienia. I nas często tacy ludzie denerwują, wyrzucając nam, że coś złego zrobiliśmy. Żona ma pretensje do męża, mąż do żony, dzieci do rodziców, rodzice do dzieci, i tak w kółko. To może być głos Boga, który my często odrzucamy. Dajcie wy mi święty spokój. Nie jestem aż taki zły, a jesteś dobry? Baruch mówi: Nie, wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszystkim nam wstyd powinien na twarzy być widoczny. Rumieńce powinniśmy mieć ze wstydu. Znam takiego kolegę, miałem takiego kolegę z przedszkola, z podstawówki, który nigdy nie umiał kłamać, bo zawsze się robił czerwony. Jak coś złego zrobił, to od razu był czerwony, po prostu ze wstydu. I wszyscy wiedzieli, że on coś złego zrobił. To było tak widać. I tak powinno być z nami. Nie powinniśmy tego ukrywać, chować gdzieś. Tak jak y, zamiatamy pod dywan y, śmieci. One kiedyś wyjdą, a może dywan się zacznie ruszać, bo tam robaki się zalękną. Wszystko kiedyś wyjdzie na jaw, i dzisiaj Jezus przestrzega: szybko się nawróć, nie odkładaj tego na później. Bóg ci błogosławi Boga o to prosisz, będzie ci błogosławił, ale ty się szybko nawróć, bo to błogosławieństwo przemieni się w biada w przekleństwo. Zróbmy dzisiaj rachunek sumienia, taki porządny. I, i przeprośmy Boga jeszcze raz. Nawet jeśli to było już w spowiedzi wyznane, to teraz na modlitwie przeproś Boga za, za zło, żałuj tego zła, dzisiaj w piątek żeby do tego zła już nie wrócić. Bo może już jest przebaczone, ale jeszcze nie, nie... nie... znienawidzony jest ten grzech. Jak grzechu nie znienawidzisz, to on do ciebie wróci w innej formie. W innej postaci. I co? I z króla, z królowej stanie się nędzarzem na wieki. Biednym człowiekiem któremu nie przebaczono, bo wrócił z powrotem do tego, co było złe, tylko że może w innej formie. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.